To jest taka Ewangelia, którą trzeba nam dobrze usłyszeć. Trzeba nam tę Ewangelię odpowiednio przeżyć. Może już ktoś z was miał poczucie braku w swoim życiu, jakieś poczucie straty, czegoś, co się do tej pory miało. Myślę, że to jest sytuacja tej wdowy, która przychodzi do świątyni. To jest taka sytuacja, kiedy wiemy, że ona coś w życiu miała. Skoro jest wdową, to znaczy, że wcześniej była zamężna. Ale naraz znajduje się w takiej sytuacji, w której traci wszystko, co ma. W której traci nie tylko męża, ale wiem, że jest uboga, to znaczy, że nie ma nawet tego, co by zabezpieczyło jej życie. To, co ma, to jest jej bieda. To jest taka sytuacja, w której możemy mieć doświadczenie czegoś, że naraz życie nas czegoś pozbawiło. To wtedy trzeba nam przeczytać tę Ewangelię w tym kluczu, że właśnie to jest częścią dobrej nowiny. To jest częścią dobrej nowiny o naszym życiu. I może my nieraz sami myślimy, będąc w takich sytuacjach ogołocenia, myślimy zupełnie inaczej o naszym życiu. I może najchętniej opowiadalibyśmy w kategoriach absolutnie przeciwnych, że życie nie może być, moje życie nie może być absolutnie żadną dobrą nowiną. To trzeba, czytając tę Ewangelię, uważać, bo Ewangelia nam pokazuje, że właśnie taka sytuacja może stać się dla mnie dobrą nowiną. Jeśli jest opisana przez Boga, może być dobrą nowiną. Że to jest taka sytuacja, która może być pobłogosławiona. Pomyślmy sobie o tej wdowie, ona przychodząc do świątyni, ona musi się tam czuć niezwykle źle. Przychodzi do świątyni i widzi, jak ludzie dają ofiary. No, domyślamy się, że nie były to jakieś marne ofiary, skoro ona dawała ofiary ubogich. Mogła się czuć zawstydzona. W niej mogło się rodzić to pytanie, co właściwie robi w tym miejscu? Czy ona tam może jeszcze przebywać? Życie potraktowało ją tak czy inaczej. Możemy się domyślać, że ci ludzie, którzy na nią patrzyli, mogli ją widzieć w kategoriach przeklętej, ponieważ Bóg jej nie błogosławił. A więc ona może wchodzić do tej świątyni z poczuciem tego, że może być za chwilę ośmieszona, że jej obecność może ją tam ośmieszyć. Może czuć się niezwykle zawstydzona. I to jest właściwie to wszystko, co ona może dać. To jest to, że ona może tam tylko wejść. Z całą swoją biedą, z całą swoją słabością, z całą swoją gotowością do tego, że za chwilę zostanie ośmieszona. To znaczy, jeżeli masz to doświadczenie, to ta Ewangelia mówi, jesteś częścią dobrej nowiny. Jesteś częścią dobrej nowiny. Kto jest bohaterem tej Ewangelii? Bohaterem tej Ewangelii bez żadnego cienia wątpliwości jest ta uboga wdowa. Jest ta uboga wdowa, która przychodzi z taką, a nie inną historią życia i jest wdową, a więc jest pozostawiona samej sobie. Wiecie, ludzie, którzy przychodzili do świątyni, to byli ludzie, którzy rzucali grosz do skarbony. Ci, którzy stali przy tych skarbonach kapłani, oni dokładnie wiedzieli, ile kto rzucał do tej skarbony. Ofiarodawca wypowiadał na głos swoją intencję. Czy ona była w stanie
wypowiedzieć swoją intencję na głos, rzucając tak niewiele. Właściwie to jej wejście do świątyni to było absolutne zaryzykowanie wszystkiego. W jej życiu się nic nie zmieniło. Jak weszła biedna, rzuciła to, co ma. Wiemy, że ze świątyni wyszła dalej biedna. W tej pieśni, nie w tej pięści, którą tak zaciskała, był jakiś drobny grosz. Na czym polega dobra nowina w tej wdowie? Czy w jaki sposób możemy się przejrzeć w niej? Wiecie, bo najistotniejsze jest to, że ona robi to w obecności Jezusa. Nie. Najistotniejsze jest to, że ona robi to w obecności Jezusa. Czy ona jest błogosławiona tylko dlatego, że Jezus siedzi w tej świątyni i się jej przygląda? Ona robi coś, co się jej w życiu nie miało prawa powtórzyć, co z góry było skazane na katastrofę. Ona była z góry przeznaczona na wyśmianie, nie? Nikt tego grosza w tej skrzyni pewnie by nawet nie zauważył. W sercu tych ludzi mogło się rodzić myślenie, dokąd? Nie masz prawa tu podchodzić. Znaczy, to było takie spotkanie, które nie miało się prawa udać. My wiemy, że Bóg lubi takie spotkania, które w naszym życiu nie mają prawa się udać. Kiedy trzeba wszystko postawić na jedną kartę. Kiedy trzeba nieraz zaryzykować swoją dobrą opinią, swoją twarzą, poczuciem bezpieczeństwa. Ona, wchodząc do tej świątyni, jest szczęśliwa, bo w tej świątyni jest Jezus, który się przygląda temu, co ona robi. I On patrzy na to, co ona robi, na to, co ją zaraz może ośmieszyć, na to, co jest mało wartościowe. To jest niesamowicie ważne. To, co jest w nas tak mało wartościowe, Jezus na to patrzy. Zrzuca dwa ostatnie swoje grosze. Wiecie, ta kobieta oczarowała Jezusa tym, co zrobiła. Jezus się nią zafascynował. Znaczy, to pokazuje, że Jezus przenika naszą bezradność, naszą jakąś taką bezsilność, naszą jakąś niemoc. I wiecie, co jest najbardziej ujmujące, w czym tkwi dobra nowina? Że Jezus pokazuje, że ona jest niezwykle bogata, że Jezus odkrywa w niej coś, czego ani ona sama w sobie nie jest w stanie odkryć. A tym bardziej ci, którzy byli w tej świątyni. Jezus mówi, że ona rzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy tutaj przyszli. To znaczy, Jezus mówi, ona jest przed Bogiem najbardziej bogata. To jest dobra nowina, że Jezus, widząc jej bezradność, ale też to, że ona przychodzi i ufa, że przekracza samą siebie, że ufa Bogu, że to, co się stanie w życiu niemożliwe, jest, ostatnie słowo należy do Boga. To jest coś, co Jezusa niezwykle ujmuje. I Jezus dostrzega, że jest niezwykle bogatą. Wiecie, bądźmy zawsze w naszym życiu bardzo ostrożni, kiedy myślimy, że w naszym życiu nic dobrego się nie może wydarzyć. Kiedy patrzymy na swoją historię życia, mamy te historie, jakie mamy. One nieraz są bardzo połamane do kwadratu. Bądźmy bardzo ostrożni, jeśli stawiamy na sobie krzyżyk. Jeśli mówimy, koniec, tu się dobrego nic nie może wydarzyć. A najlepiej uczepić się tego, co się jeszcze zachowało, nie? Zachować ostatek dobrej twarzy.
wyjść jakoś jeszcze z twarzy, z tej całej gry życia, nie? Wielu z nas rezygnuje. Tak. Zaczyna wierzyć sobie, zaczyna wierzyć temu, co o nas mówią ludzie. Ostateczne zdanie należy do Jezusa. Ona rzuciła najwięcej. Czy Jezus mówi, ona przed Bogiem jest najbardziej bogata. To znaczy jej brak staje się największym bogactwem. Wrzuciła najwięcej. Naraz okazuje się, że ta, która jest marginesem przed Bogiem, jest najbogatsza. Bóg widzi te sprawy zupełnie inaczej. Bóg widzi te sprawy zupełnie inaczej. Wiecie, to jest ważne, żebyśmy z tej Ewangelii zapamiętali, że wygrywamy swoje życie. Możemy wygrać swoje życie wtedy, kiedy mamy poczucie, że nie mamy nic. Kiedy stajemy na krawędzi naszego życia i mamy poczucie, że za chwilę wszystko się zawali, wszystko runie. No i kiedy wszystko nam dookoła podpowiada, że na pewno tak będzie. To jest największa szansa, w której możesz wygrać swoje życie. O ile? O ile pozwalasz Jezusowi, aby na to spojrzał? O ile pozwalasz, aby Jezus na to spojrzał? O ile w przestrzeń twojej niemocy, bezradności, bezsilności zapraszasz Jezusa? Na ile jesteś w stanie stracić swoje oblicze, swój wizerunek przed innymi? Nie. Żeby przypadkiem zbyt wcześnie nie wyjść ze świątyni, zdezerterować. Wiecie, w naszym życiu mamy często takie sytuacje, że cokolwiek nie zrobimy, czego siekolwiek nie dotkniemy, to wszystko jest klapa. Nie, wszystko ci się nie udaje. Wszystko w twoim życiu, co się dzieje, jest absolutnie przeciwne tobie. Nie wyłaź z tej świątyni. Zaproś tam Jezusa. Kiedy doświadcza cię taka niemoc, kiedy za chwilę masz poczucie, że stracisz coś bardzo ważnego, kiedy lęk przenika twoją duszę, tak? Kiedy za chwilę pomyślisz sobie, że ośmieszysz się nie tylko wobec świata, ale wobec Boga i samego siebie, samej siebie. Wytrwaj w świątyni. Wytrwaj w świątyni. Nie patrz na to, w jaki sposób patrzą na ciebie kapłani tej świątyni. Jak piszą cię inni. Bo Jezus jest w stanie dostrzec tobie coś, czego nikt nie jest w stanie tobie dostrzec. Nie? I to jest absolutnie dobra nowina tej Ewangelii. Nie? To jest absolutnie dobra nowina w tej Ewangelii. To jest realizacja tego błogosławieństwa, któreśmy przed chwilą przeczytali, czy zaśpiewali w aklamacji przed Ewangelią. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. No, ubodzy w duchu, to są ludzie, którzy nie zawahają się zostawić absolutnie wszystkiego, by być u Boga. Nie. Najważniejszą wartością w życiu jest Bóg, a wszystko inne staje się absolutnie drugorzędne. Dopóki będę trwał, czy trzymał się lęku przed opinią, przed innymi, przed opinią innych ludzi, także przed opinią tego, co sam o sobie myślę, to ciągle będę na uwięzi samego siebie, jakichś fałszywych projekcji. Nie. Pozwól Bogu, żeby spojrzał na tę sytuację i trwaj. Poznaj Bogu, żeby patrzył na tę sytuację i trwaj. Bo gwarantuję ci, że Bóg na tę sytuację patrzy absolutnie innym wzrokiem. I że Bóg z tej sytuacji jest w stanie wyprowadzić absolutnie rzeczy wielkie. Rzeczy, które nam się w głowie nie mieszczą. Naraz spośród całej tej masy ludzi, którzy przychodzili do świątyni i składali ofiary, ta, która nie miała nic, nie, ale która zaryzykowała absolutnie wszystko, ona nie rzuciła jednego grosza, ale dwa grosze, nie?
jak rzuciła, tak wróciła do swojej większej biedy, tak fizycznej. Bóg zobaczył i powiedział, to jest ktoś, kto ma największe bogactwo, nie? Ta osoba ma największe bogactwo. Wiecie, ja wam życzę tego, byście we wszystkim waszym życiu pozwolili Jezusowi, żeby na to patrzył, żeby On to oceniał, abyście zawsze byli cierpliwi, spokojni, bo On te wszystkie sprawy, które nas dotykają, zawsze widzi inaczej. No, to może tyle. Amen.